Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż biletów na jesienny festiwal teatralny. 24. już festiwal w tym roku odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. Nowy Sącz i Miejski Ośrodek Kultury, w którym festiwale się odbywały i który był współorganizatorem imprezy, nie byli zainteresowani kontynuacją. Festiwal przenosi się więc do Starego Sącza, a za nim sponsorzy, którzy od wielu już lat wspierają go finansowo. Festiwal nie zaniża lotów, a publiczność będzie miała w czym wybierać. My program konstruowaliśmy według naszej dobrej zasady, która się sprawdzała przez 23 lata, więc nie widzieliśmy powodu, żeby zmieniać tej zasady. Czyli nasz festiwal to spektakle w bardzo różnym stylu, bardzo różne tematycznie, jak wspomniałem, również i koncerty. Będziemy grali tutaj przedstawienia dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Będziemy świadkami bardzo rozbudowanych formalnie spektakli, widowisk, jak również przedstawień kameralnych. Na festiwalu zobaczymy m.in. spektakle w wykonaniu Teatru Polonia z Warszawy, Teatru Kwadrat, który od wielu już lat bawi sądecką publiczność. Nie zabraknie także Teatru Kamienica, Teatru Gudejko czy Teatru Kapitol. Na deskach starosądeckiego Sokoła zobaczymy także aktorów Teatru Robotniczego z Nowego Sącza. To niektóre tylko spektakle, szczegóły na plakatach i stronie internetowej. Udało się skompletować repertuar, choć nie było łatwo, wszyscy artyści potwierdzili już swój przyjazd. Teatry również od połowy marca praktycznie do połowy czerwca w ogóle nie funkcjonowały. Tymczasem przede wszystkim dzięki wieloletnim kontaktom osobistym pana Janusza z tymi teatrami udało się ten, nie boję się tego słowa, naprawdę bardzo atrakcyjny program nie tylko zaplanować, ale przede wszystkim potwierdzić. Sprzedaż biletów odbywa się przez internet i to naprawdę ostatni dzwonek, bo rozchodzą się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Ja dzisiaj już chciałbym zaprosić publiczność na to, co się szykuje, czyli czegoś takiego jeszcze Stary Sącz nie przeżywał, tego jestem pewny. Sądeczyzna owszem w poprzednich latach, ale sam Stary Sącz, więc na pewno to będzie jeszcze jedna okazja do tego, żeby Stary Sącz odwiedzić, zobaczyć. Ta jesień, tegoroczna jesień kulturalnie w Starym Sączu będzie niezwykle bogata. A 24. jesienny festiwal teatralny rozpocznie się 21 września i potrwa do 5 października.